No i pomysł jest taki, że dostałem rysunek piękny, bo ja z rysowaniem mam tak jak ze śpiewaniem. Nie umiem, a i tak to robię. I no, z rysunku wynika, że bateria akumulatorów jest olbrzymia, czyli jest 4 razy 180 amperogodzin, ale połączone są w 24 V. I w związku z tym ja mam z tym kłopot. No bo jak już te akumulatory są 4, no to te 700 zł dołożone do inwertera ma sens. Ma ręce i nogi, bo skoro i tak te akumulatory są duże, to dlaczego nie mamy mieć inwertera, który da nam bez problemu 3 i da nam nawet 5 kW? 5 kW! Ja nie wiem, czy normalne domy są podłączone 20-amperowym bezpiecznikiem. 20 A razy 230 V to jest niecałe 5 kW. Czyli pasmo mocy pokrywamy dla całego domu. Jest wielka możliwość, ale to jest jedna rzecz. Druga rzecz, unikamy połączeń równoległych, czyli jakby nie będzie prądów wyrównujących, nie będzie tak, że jedne akumulatory rozładują się ciut wcześniej, drugie będą je doładowywać, więc niby w jednym cyklu rozładowania będzie więcej niż jeden cykl rozładowania. Ale będziemy też mieli możliwość, w razie gdybyśmy chcieli to kiedyś rozbudować, podłączyć panele fotowoltaiczne o dużej mocy połączone w szereg, czyli o co chodzi, że ten inwerter ma wejście MPPT. Po pierwsze, ma sterownik MPPT, więc jedna dodatkowa rzecz nam odpada, którą musielibyśmy normalnie kupić. Będziemy mogli podłączyć panele o napięciu do 450 V. Dlaczego to jest takie istotne? Bo w razie gdyby nam się wszystko absolutnie zepsuło, to pamiętajmy, i to jest taki mój tip, który wszyscy każą czekać do końca, ja wam go daję już. Kochani, macie 350 V z paneli. Każdy zasilacz impulsowy pracuje na takim prądzie stałym. Czyli, jeżeli mam ładowarkę do telefonu, którą podłączam do gniazdka, jeżeli podłączę do niej 350 V prądu stałego, mogę ładować swój telefon 50 V. Jeżeli podłączę cokolwiek, mogę podłączyć tam komputer, zasilacz impulsowy dużego komputera. To są zasilacze impulsowe. Mogę podłączyć laptop, mogę podłączyć wszystko. Nie muszę, nie, fajnie jest, jak mam inwerter i mogę, za wyjątkiem silników, ale na przykład pompy ciepła inwerterowe też pójdą z prądu stałego. Niezwykłe rzeczy, więc zastanówmy się, że to nam daje bardzo, bardzo dużo dodatkowych możliwości i ja bym jednak te 700 zł odpłakał, przestał jeść na pół roku, nie wiem co, zaoszczędził na fryzjerze, na czym ja to mogę jeszcze oszczędzać, na koszulkach, ale 700 zł więcej wydał na inwerter, miał inwerter, który po pierwsze ma większą moc, po drugie pracuje na 48 V. No dobrze. Tylko jak my do tego mamy podłączyć naszą elektrownię wiatrową? No bo pani Kasia kupiła elektrownię wiatrową, nic nie mówiła o panelach, a ty gadasz o panelach i myśl, człowieku. No więc tą elektrownię wiatrową mamy trójfazową, MPPT w inwerterze potrzebuje prądu stałego. No dobra, protestujemy prąd, mostek trójfazowy to nie jest coś, co jest tak skomplikowane, że człowiek tego sam nie podłączy, więc podłączy, tak? No i podłączy ten mostek trójfazowy i co się dalej dzieje? No, teoretycznie może wyprostowany prąd z tego mostka już wrzucić na MPPT. Dlaczego to nie musi dobrze działać? Ze względu na to, że prądnica jest źródłem prądu elektrycznego o charakterystyce napięciowej, a panele fotowoltaiczne są źródłem prądu elektrycznego o charakterystyce prądowej. I to, co powiedziałeś w tej chwili, człowieku, nie ma najmniejszego sensu dla nikogo poza tobą. No to postarajmy się to wytłumaczyć, ja, bo żebyśmy się nie dali wszyscy dymać ważnym panom instalatorom, ważnym panom elektronikom. O co w tym chodzi? Otóż moc prądnicy, jak rośnie, to wraz z nią rośnie napięcie wydawane z tej prądnicy, tak? Czyli jak prądnica ma 10 obrotów, ma mniejszą moc i mniejsze napięcie. Jak ma 100 obrotów, ma większą moc i większe napięcie. Jak ma 500 obrotów, ma większą moc i większe napięcie. Prądnica
nie reguluje tego, bo wzbudzenie jest na magnesach stały, więc zawsze im szybciej się kręci, tym większe będzie miała napięcie, aż do momentu, jak nastąpi przebicie na uzwojeniu i wtedy napięcie nie będzie rosło. Bo prądnica każda jest liczona na to, że ma wytrzymać do iluś tam volt, a potem niestety już nikt nic nie gwarantuje. A co się dzieje z panelami? W panelach jest inaczej. Jeżeli tylko pojawi się odrobina słońca, zza chmur, odbitego od drzwi garażu, cokolwiek, no panele mają takie samo napięcie, albo bardzo mało różniące się napięcie, dając 5 W, dając 50 W i dając 500 W. Różnią się tylko prądem, czyli napięcie jest praktycznie stałe, a inwerter reguluje prąd obciążenia. No i kiedy on spróbuje to zrobić z naszą elektrownią wiatrową, to może to zadziałać, a może to nie zadziałać. No i co my w tym momencie możemy zrobić? Możemy, tak jak już było mnóstwo filmików temu, podpiąć to wychodzące z mostka napięcie stałe, prąd stały pod przetwornicę DC-DC. Co nam to da? Otóż ta przetwornica wypuści nam na zewnątrz stałe napięcie. I tutaj już mamy dwie możliwości. Możemy to stałe napięcie ustawić na poziomie 57,8 V i wtedy mamy stałe napięcie dostarczane na akumulatory. I te akumulatory będą na pewno dobrze ładowane. Skąd o tym wiemy? No bo ta przetwornica jest ograniczona do 20 A. To znaczy, że więcej niż 20 A na nasze akumulatory nie pójdzie. Bo co by się zdarzyło, gdybyśmy próbowali dać 58 V akumulatorom rozładowanym do 44, tak? Czyli 11 V na akumulator razy 4 akumulatory, one mają 44 V. Czyli są super rozładowane, nic w nich nie ma praktycznie. Jeżeli wtedy podamy im napięcie 58 V, i nie ograniczymy prądu, to one w tym momencie mogą przeżreć się i umrzeć. Po prostu. Tak jak wygłodzony człowiek może dostać skrętu kiszek, tak samo będzie z akumulatorami, że prąd, który wezmą, spowoduje nieodwracalne zmiany w ich konstrukcji, czyli mogą popękać płyty, może zacząć nam się rozkładać elektrolit. No, nie wolno tak robić, po prostu. Więc jeżeli my, nasza przetwornica ogranicza to do 20 A, to nieważne, jakie podamy napięcie na akumulatory, to i tak nigdy ich nie przeładujemy. No i już. I ta nasza przetwornica za 60 zł jest znakomitą ładowarką akumulatorów w tej chwili. No i to jest jedna możliwość. Ale druga możliwość jest jeszcze sprytniejsza. Otóż możemy ustawić tą prądnicę na takie napięcie, na jakie chcemy, czyli powiedzmy nawet na jej napięcie maksymalne, czyli 80 V i w tym momencie, przez to, że ona ma charakterystykę już prądową, czyli napięcie jest stałe, a zmienia się tylko prąd, czyli zmieniają się ampery, co żeśmy mówili kilka minut temu, co żeśmy mówili, że co ma taką charakterystykę? Panele fotowoltaiczne. I właśnie, jeżeli mamy źródło już dla inwertera o charakterystyce prądowej, to on znakomicie potrafi obciążać tak, żeby go nie schamować. Czyli jeżeli on będzie po prostu uznawał, że słabszy wiatr to jest słońce zza chmur, silniejszy wiatr to jest słońce świecące prosto i jasno w panele. Dlatego, że my tą przetwornicą właśnie zmieniliśmy mu charakterystykę źródła na charakterystykę prądową. Czyli możemy dzięki tej przetwornicy też podłączyć pod sterownik MPPT przystosowany do pracy z panelami fotowoltaicznymi. No i to jest w zasadzie wszystko, co mogę powiedzieć pani Kasi, bo w zasadzie rysunek pokazuje, że ona w zasadzie to wszystko wie i ode mnie potrzebowała tylko potwierdzenia tego, że tak, że dokładnie tak się to robi, tak to działa i wszystko jest super. Pomiędzy akumulatorami albo na wyjściu z akumulatorów na inwerter potrzebujemy bezpiecznika. Albo bezpiecznika wielokrotnego użytku, albo po prostu topikowego bezpiecznika. Dla bezpieczeństwa no te 150 A nie powinno być przekraczalne, tak? Czyli no 150 A razy 50 V to jest 7,5 kW. Jeżeli 7,5 kW zostanie przekroczone poboru przez inwerter, to znaczy, że coś jest nie tak, że to się powinno po prostu rozłączyć. Koniec. A czy zrobić 120? Ja jestem za tym, żeby zrobić 120. Natomiast jeżeli będzie kłopot z zakupieniem takiego bezpiecznika, to
150 też robi robotę. Ja nie widzę powodu, dla którego to miałoby w ogóle kiedykolwiek wystrzelić, ale jakby nie dyskutujmy, to jest rzecz za maksymalnie 40 czy 50 zł przy całych kosztach instalacji, przy tym, jak nieprzyjemnie jest, kiedy ten inwerter zamiast puścić jeden tranzystor i zrobić zwarcie i rozłączyć całość, spali sobie całą płytę główną i no, to nie fajnie, no po prostu różne rzeczy się mogą zdarzyć. Umieszczamy to w garażach, umieszczamy to w piwnicach, jakieś skropliny mogą się dostać do wnętrza inwertera, skorka może wejść, cokolwiek. I musimy być zabezpieczeni, to jest nasz dom, to są tak jak durne żelazko ma bezpiecznik, mikser w naszej kuchni ma bezpiecznik, wszystko ma bezpiecznik. Let's do it. I to w zasadzie tyle. Podłączamy to do sieci domowej za pomocą wtyczki z bolcem bezpieczeństwa, tak? Czy tam z gniazdkiem na bolec bezpieczeństwa, czyli na neutralny kabel. Mamy trzy kabelki akurat na wejściu in sieci. No i dlaczego za pomocą wtyczki, a nie za pomocą stałego połączenia? No bo w razie czego tą wtyczkę możemy wyjąć z gniazdka, w którym nie ma sieci, i wpiąć do generatora, w którym akurat jest sieć. I tyle. I jesteśmy absolutnie wtedy niezależni, bo na przykład może się zdarzyć, że awaria będzie w momencie, kiedy nie ma ani słońca, ani wiatru i też chcemy mieć prąd, a my prąd z akumulatorów zużyjemy, bo były takie dwa dni na przykład i potrzebujemy trzeciego dnia mieć zasilanie. No już wyjście na dom, no to ja nie będę o sobie z branży tłumaczył. W zasadzie fajnie by było, jakby była cała faza oświetlenia podpięta bezpośrednio zawsze pod wyjście z inwertera. Dlatego, że nam prąd z sieci, jak podłączymy tą wtyczkę do gniazdka w domu, to prąd z sieci nam cały czas przechodzi przez inwerter, przechodzi tak jak przez mega UPS-a i wszystko, co jest podpięte za inwerterem, jest zabezpieczone przed wszystkimi awariami sieci. Czyli przed przepięciami, przed zanikami energii, przed obniżonym napięciem itd., itd. Więc przynajmniej gniazdka tam, gdzie chcemy, żeby zasilanie było bez przerwy. Pompy obiegowe, pompa wody, jakieś klimatyzatory, nie klimatyzatory. No i oświetlenie zdecydowanie w całym domu, to wszystko musi być do niego podpięte. No i w zasadzie, jeżeli nie powiedziałem czegoś, to proszę o jakieś informacje zwrotne od pani Kasi, że tłumanie zapomniałeś mi powiedzieć coś tam, co mogłem zapomnieć, no. I przechodzimy do drugiej z pań, która zadała pytanie właśnie, jak to zrobić, żeby to zrobić dobrze, biorąc pod uwagę, że będę musiała doglądać elektryka. Otóż problem jest taki, że elektrycy rzadko kiedy mają do czynienia z napięciem stałym o wysokim amperażu jeszcze rzadziej. Więc tutaj musimy to, że inwerter będzie wpięty wtyczką, no to jest po naszej stronie, bo to jest w stanie zrobić każdy. Czy akumulatory łączyć między sobą ma osoba, która jest elektrykiem, robiącym elektrykę w domach? Czy zleciłbym to mechanikowi samochodowemu, to ja miałbym wątpliwości, dlatego że mechanik samochodowy zrobił kilka razy zwarcie, przy którym poszło kilkaset amper i on po prostu jakby z niskimi napięciami i z wysokimi prądami ma więcej do czynienia. On podłącza i rozłącza akumulatory co dzień. Więc jeżeli ktoś może przyjść na 5 minut, pomocować te klemy, przykręcić te grube przewody, to ja bym skorzystał z kogoś, kto niekoniecznie jest mechanikiem, może po prostu dłubie przy samochodach, ale ma na ten temat pojęcie bardziej niż brał do tego elektryka. Co do instalacji masztu, to film był, więc tutaj nie będę się drugi raz rozwodził. Pamiętamy, koniecznie będę się rozwodził, powiem to jeszcze raz. Kabel w maszcie ma być podwieszony, nie ma wisieć na złączu elektrycznym. Ok, jedziemy dalej.
Przewód 3x6 mm. Mieliśmy już elektryków, którzy doradzili inwestorowi. Kabel 3x2,5 mm, bo panie, to świat i ludzie, ja takim kuchenkę 8 kW podłączałem. Podłączałeś, kretynie, dlatego że podłączałeś się na 380 V. I amperaż, który tam szedł, to był żaden amperaż w porównaniu, no to akurat była 5-kilowatowa elektrownia, który powstaje przy 5-kilowatowej elektrowni 48 V przy pełnym ładowaniu i się po prostu kabel w ziemi zespawał. Elektrownia stanęła. No było średnio, potem wszyscy się wystraszyli, że się popaliły uzwojenia czy coś, a się okazało, że po prostu spalił się kabel. Więc 3x6 mm, 3x4 mm kwadrat to jest minimum, na co się godzimy. Ja bardzo chętnie przez Skype'a, Zooma, czy WhatsApp'a, czy w jakikolwiek inny sposób porozmawiam z osobą, która ma to już instalować, po czym poprowadzę w momencie, jak ta instalacja będzie przebiegała, tak żeby przynajmniej uniknęła błędów, które ja widziałem i które ja popełniłem. No. Wszystko, co powiedziałem na temat instalacji, pani Kasi ma tutaj również zastosowanie, jako że jest to instalacja dla rodziny pięcioosobowej. Inwerter poniżej 5 kW nie wchodzi w grę, jako że nie wiem, jakie zasoby chce pani przeznaczyć na tą instalację, to a propos akumulatorów, są trzy opcje. Opcja numer jeden. Szukamy kogoś, kto ma albo pracuje w firmie transportowej i potrzebujemy komplety akumulatorów z dwóch ciężarówek. Dlatego, że to, że instalacja jest 24-woltowa w ciężarówce, to nie znaczy, że tam są 24-woltowe akumulatory, tylko to oznacza, że tam są dwa 12-woltowe, duże, bardzo porządne akumulatory. Dlatego, że nikt nie będzie oszczędzał 50 zł na akumulatorze, wstawiając go do samochodu za 500 tysięcy zł, po to, żeby go potem nie odpalić, bo jest zimno. A ubezpieczenie dostaw bardzo często wymaga, żeby akumulatory były na gwarancji, ubezpieczenie terminowości dostaw, więc my możemy dostać czy odkupić te akumulatory w cenie złomu po 2 latach pracy w bardzo dobrych warunkach w tej ciężarówce. I to jest w zasadzie najlepsza opcja, bo wtedy mamy bardzo, bardzo tanio możliwość kupienia akumulatorów 120 i więcej amperogodzin. 120 amperogodzin razy 12 V to jest 1,44 kWh w każdym z takich akumulatorów. 4 takie akumulatory to już jest prawie 6 kWh. Czyli ja nie gwarantuję, że będzie pani mogła grzać tym wodę w termie, ale gwarantuję, że przy normalnym zużyciu, to nawet bez wiatru, przynajmniej 2 dni dom na tym pochodzi. Pierwszy dzień bez zbytnich problemów, dlatego że rozładowanie akumulatorów do 50% ładowania, no, to jest zero absolutne problemu. No, rozładowanie ich absolutnie do zera, no to już jest jakby tak średnio, nie powinno się tego robić za często, a przynajmniej powinno się je maksymalnie szybko, po tym nie przekraczając 15 godzin, naładować, żeby uniknąć zasiarczenia. Ale czasami rzeczy są ważniejsze, aniżeli dobro akumulatorów, tak? Kiedyś się w końcu muszą zużyć, zwłaszcza, że tutaj były używane. I to jest ta pierwsza, najfajniejsza opcja. Opcja numer dwa to jest kupienie 4 najtańszych możliwych akumulatorów 100 amperogodzin. Najtańszych. Licząc się z tym, że i tak mamy na nie rok gwarancji, licząc się z tym, że koszt takiego akumulatora to jest 250 zł sztuka i jakby ma to w miarę ręce i nogi. No, trzecia opcja jest już opcją droższą, też w rozbiciu na dwie. Szukamy akumulatorów głębokiego rozładowania, bo one nam pochodzą wiele lat, więcej niż 6. Natomiast no tak, jako nowe to one są dosyć drogie, dlatego że tutaj jest około 600 zł za 100 amperogodzin i też fajnie byłoby poszukać takich akumulatorów używanych. Z tego, co ostatnio patrzyłem na polskich serwisach ogłoszeniowych, to nie ma, ale być może jest jakiś znajomy, ktoś z rodziny, kto porusza się w rejonie Europy i mógłby takie akumulatory kupić, tak? Bo to już jest, czy z wózka widłowego baterie, czy z Melexa baterie, tak? Szukamy, to nie muszą być nowe akumulatory. Co do samej instalacji elektrowni, no cóż, no mówiłem na ten temat już 100 tysięcy milionów razy. Staramy się, żeby nie zasłaniały jej żadne drzewa, żeby nie była za daleko od domu, bo też będziemy mieli spore straty na przewodach.
i kwadrat R. Strata na przewodach, opór przewodu jest do policzenia kalkulatorem. Jeżeli ma pani jeszcze jakieś pytania, to jak mogę znieść, że jedna dziewczyna nazwie mnie kretynem, to mogę znieść też, że dwie nazwą mnie kretynem i jeżeli ktokolwiek oglądający ten film, za wyjątkiem samozwańczych bogów elektryki, zauważył, że czegoś, co jest istotne, nie dopowiedziałem, albo że gdzieś jeszcze jest rzecz, którą można lepiej zrobić, to bardzo proszę o informację. Na razie.